Witajcie. Z tej strony Starkej. A oto i przed wami Devs Gambit. Nie wiem, czemu to kliknąłem. Ogólnie sam sobie Devs Gambit, tak na wstępie tylko powiem, jest w moim odczuciu Dark Souls 2D. Jest tu wiele podobieństw, na pewno niejednokrotnie sami je też zauważycie. Ale ja nie po to włączam tą grę. Czekałem długo na moment, kiedy będę miał okazję w to zagrać, gdyż można powiedzieć, że grę znam od czasów, kiedy było pierwsze demo jeszcze przedpremierowe za pośrednictwem jednego youtubera. Nie miałem poza tym okazji grać, nie wiem jak się rozwinęło. I chciałem właśnie dzisiaj rozpocząć z tego serię, która mam nadzieję, że zastąpi miejsce w serii codziennej, tak jak to było kiedyś z Ori, a wcześniej z Sekiro. Tak więc na początek zobaczymy, czy są jakieś ciekawe opcje. Nope, niczego szczególnego tu nie widzę. Tak więc... co tu jest jeszcze? Tak, na pewno są z chęcią. To nie jestem pewien, czy... Dobra, można nie będę zmieniał wszystkiego, co jest. Jakby cię niestety polskiego nie ma. Nie to, nie ta opcja. A, czyli już wszystko sprawdziłem? Nie, jeszcze tu można... niby sterowanie przestawić, ale tym się zajmiemy kiedy indziej. Tak więc zapraszam na nową grę. Jakby cię mam trzy miejsca zapisu. I już na dzień dobry raczej nas taka tajemnicza scenka, której w sumie... nie wiem jak wytłumaczyć. Chociaż pewnie gra to pokaże zaraz. I proszę, stwórz duszę. Więc dobra, na wstępie mogę powiedzieć, że interfejs i większość elementów wygląda tutaj prawie tak samo. Ale jest zdecydowanie więcej klas. Dobra, to zobaczmy jak tu są. Więc tak, pierwsza. Żołnierz. Bo tak chyba to się da nazwać. Czem szeregowy, zależy się tego jak na to spojrzeć. Okej. To wyszkolony militarny z Vados. Dobry, wyrównany wojownik, który dostaje jakąś energię duszy na umiejętności zablokowanie. Był już, kiedy to ostatnio widziałem. Assassin, czyli taki, w sumie można powiedzieć, zabójca, coś w stylu łotrzyka standardowego. Szybki i zwinny wojownik. Mhm. Dobra, czekajcie, jakby to przetłumaczyć. Dobra, jeszcze trochę pamiętam, a dobra. Który preferuje walkę na bardzo krótkim dystansie. Unikanie ataków daje energię. Okej. Rycerz krwi. Widzę chyba jakiś fajny dwuręczny toporek. Mhm. Żeby nie było, tutaj nie przetłumaczę dokładnie, dosłownie słowo w słowo, tylko przetłumaczę po swojemu. Więc tak, można powiedzieć, dosyć nieostrożny wojownik, który wynagradza agresywny styl walki. Aha, pozwala odzyskiwać zdrowie, które utraciliśmy na skutek ataku, jeśli szybko odpowiemy. Taki styl trochę Bloodborne'owy, nie ukrywam. Może ciekawe, może nie. Nie wiem, czemu muzyka ucichła, ale dobra. Potem jest czarodziej. Walczysz z skomplikowaną dystansową magią. Używanie leczniczych piór Feniksa daje energię. Też był, ale powiem szczerze, nigdy jakoś tak szczegółowo się nie zwracam na niego uwagi. Chociaż już widzę jedną rzecz, która mi się trochę nie podoba. Mam tylko jakąś książkę, więc może to być spore wyzwanie. A i zauważyłem też jeszcze właśnie, on jako jedyny póki co ma inną tarczkę. Dobra, następny jest szlachcic. Też go nie było. Halabarda, fajny. Wypracowałeś sobie drogę na sam szczyt łańcucha lordów. Agent szlachecki odwiedzi cię, żeby sprzedawać ci unikalne przedmioty. Fajne. I używanie przedmiotów daje energię. Tą drogą jako jedyny chyba zaczyna z przedmiotami. Tak, jako jedyny. Dobra. Stróż. Też jakiś wielki mieczyk. Fajne, fajne. Mistrz broni. Możesz ubierać dowolną broń i tarczę tak długo, jak masz połowę wymaganych statystyk. Parowanie daje ci energię. No i akolita śmierci. Chyba najciekawsza nazwa. A więc tak. Czciłeś śmierć. Czcisz śmierć. Pozwala ci to odnawiać zniszczone statuły śmierci. Czym one są? Nie wiem. Aha, dobra. Czy to są chyba punkty zapisu. I unicestwianie wrogów daje energię. Nie będę ukrywał, jest to dla mnie wielki problem. I najszczęśliwiej, najprawdziwiej w świecie, nie wiem czy wybrać. Można chyba nazwać stróżem, czy czarodzieja, chociaż...
Nie wiem czemu jakoś tak bardziej przemawia do mnie czarodziej, więc dobra. I jeszcze przedmioty. Hełm z Vados. Typowy hełm noszony przez oddziały Vados. 5 do witalności. Mieliśmy jedynkę, więc fajne. Aura, która... Używanie zdolności podnoszą inteligencję na 24 sekundy. Na 24 sekundy o 2 punkty. Stakuje się do 10. Super. Jednak jakoś tak nie czuję, żeby to było aż tak porządne. Chociaż może to być najlepszy wybór. Jakiś przedmiot, który redukuje czas trwania negatywów o 25%. I takie typowe rzeczy na zasadzie zbierajki i... Zardzewiały... Wisiorek. Wiecie co, nie, no ja nie znam tej gry, więc chyba ze wszystkich najbezpieczniej będzie wziąć hełma. Tak więc, to tyle. Jak widzicie, nie ma tu zaawansowanego kreatora postaci czy coś. W sumie ekwipunek też mniej zaawansowany, ale dobra. Zaczynamy. Miejmy nadzieję, że dobry to był wybór. Udawałeś martwego. Co za... Szkoda, że zawsze przeżywają ci tchórze. O, czy nazywam się Sorun, okej. Patrząc na los twoich ludzi, wydaje mi się, że myślałem, że no, tutaj brakuje mi słów trochę. Wyświadczę mi przysługę, tak, to chyba to. Moi ludzie, oni wszyscy... You've an obligation to their families now. Powracaj do Vados. Masz teraz pewien obowiązek względem ich rodzin. Aha. Co? Tak szybko powracasz? Ten ból. Czujesz, jakbym płonął od środka. Lepiej się do tego przyzwyczaj. This contract will resurrect you in service to me. Ten kontrakt, bądź umowa, jak kto woli, ożywi cię w służbie mnie. Rest assured, your mind and actions will be your own. Ale zapewniam cię, że twoje umysł i akcje będą dalej twoje własne. Why you mortals insist in glorifying a self-aggrandizing host is beyond me. Jednak do tej pory nie wiem, czemu wy, śmiertelnicy, naciskacie na glorifying, czyli tak jest uszlachetnianie, czy tam gloryfikowanie, najłatwiej powiedzieć. I to... Tutaj trudno mi powiedzieć co jak, ale nie potrafię tego pojąć, dobra. Zostawmy to za sobą, bo jednak nie chcę siedzieć cały dzień nad... zastanawiając się nad tym dialogiem, dobra. You must do something for me. W zamian musisz coś dla mnie zrobić. Co mógłbym dla ciebie niby zrobić? Give it time. For now, just sign here. In blood, of course. Poczekaj. Póki co, po prostu podpisz to. Krwią, oczywiście. Mam nadzieję, że wam pasuje to, że tłumaczę, bo jednak staram się, żebyście zrozumieli wszystko. Jako, że nie jest po polsku. No, mam jakiś kontakt ze śmiercią. W ogóle można skakać. Można bić. Dobra, ale to chyba NPC, więc wolę nie bić. Do końca. Dobra. I w sumie uniki są pod B, tak standardowo dosyć. Pod Y coś jest? Nie. A, czyli książką mogę strzelać. Dobra. Fajne. Ech. Konik nie umie skakać. Ale fajny i tak. Czyli to ma służyć za jakieś takie... intro czy coś? A co tego właśnie muszę książkę jeszcze, ten hełma ubrać. Oho. I tu w ogóle mam jeszcze kontrakt ze śmiercią. Utrzymuj mnie przy życiu, dopóki nie wypełnię mojej misji. Mhm. Kontrakt można zerwać w dowolnym momencie, ale uczyni mnie to śmiertelnikiem. Okej. Okay. I muszę oczywiście zdecydować się, co chcę. Czemu ciągle spadam z tego konia? Bo nie da się tego już potem odnowić. Dobra. Fajnie wiedzieć, że przynajmniej da się tutaj utrudnić gry jeszcze bardziej, czyniąc się śmiertelnikiem. Tak mi zaczęła się robić smutno, bo ta gra nie prezentuje sobie żadnych prawie dźwięków.
Dobra. Pierwsza lokacja. Zgaduję, że jeśli jestem w takim miejscu, to trzeba zsiąść z konia Rafała. Aha, dobra. Naciśnij X, aby atakować. No to już odkryłem. Menu, żeby otworzyć ekwipunek, dobra. To jest pewnie jakaś pułapka. Można było się spodziewać. Jakieś piórko. Jak to działa? Aha. Jednorazowa przywracajka do miejsca odpoczynku. Fajnie. Skakać już się żem nauczył, więc... Może być? Krótki łuk z logot. Dobra. Co tu mam? Aha. Aha, coś takiego typu. No dobra, widzę, że strzały są limitowane. Nie najlepsze, ale dobra. Przeżyję jakoś. Szczególnie, że mam tą książkę. O! Patrzcie! Odkryłem od razu, jak chcę się dostać. Dobra, co my tu mam dalej? Liść Gai. Kiedy zostanie skonsumowany, odnawia całe życie i usuwa mniejsze efekty statusu. Nie mam plotki na temat, nie wiem jak to nazwać, sadów, borów, coś tego typu. Niedotkniętych porami roku, gdzie wiosna jest wieczna, a liście ciągle kwitną. No i to ponoć są jakieś wielkie przyciółki magiczne czy coś. Jednak nie chciałbym teraz się na tym skupiać, bo jednak czytanie nie jest mocnym stroną. O! Okej. Szybko było. Chwila. A to co jest? A, punkt zapisu. I mogę tu level upować z jakieś odłamki. I patrz, czy wam to nie wygląda dosłownie jak... No jak to się nazywa? Jak w Dark Soulsach? Dużo prościej zrobione, powiem szczerze. Jak tak patrzę, ale bardzo podobne. Przy okazji widziałem tam różne statystyki. Nie wszystkie są wytłumaczone. Dobra, witalność, życie i efekt leczniczy tych jakichś rzeczy, których niby mam, a niby nie mam. Dobra, nieważne co to jest. Siła, czyli no siła, no i tak dalej. Dobra, siostra. Po prostu broni i tarcze. Zwiększa obrażenia od siły 15% za każdy punkt. Tutaj tak samo. Alczy daje łuki, sztylety i kosy. Fajne. Tutaj po prostu wytrzymałość. To oczywiście zaklęcia. Odporność na magię i obrażenia od magii. To daje regenerację staminy i obniżenie tych, jak to się nazywa? No, cooldownów. Czasu odnowienia, tak. To jest po polsku chyba czas odnowienia. I strach. Fear. Do tej pory nie wiem, jak on działa, ale jest. A tutaj co mamy? A, jakąś bramkę. Challenge. Dobra. Chodź, koń. Jedziemy dalej. A, nie mogę. Super. Mógłbym zeskoczyć z niego, szybciej by było. Zawsze mam mało stamin, tak przy okazji zauważyłem. Ale czego się spodziewać po czarodzieju? Dlatego mam nadzieję, że nie wybrałem klasy, która mi znacznie utrudni rozgrywkę, bo jednak... Nie chciałbym mieć tak zwanego hard mode'a załączonego przez to, że wybrałem tą, a nie inną klasę. Okej. Okay. To jest unik, a to jest tarcza. Dobra. Powinienem nie zginąć nawet. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to... Gdyby tylko jeszcze... Gdybym tylko miał więcej energii, byłoby super. To było easy. Nad mnie nie dostał. Jezu, nie dostał. Nie trafił. Pragniesz zginąć? Nie myślę, że... Nie wydaje mi się, żebym mógł zginąć tak właściwie. Czyli nie jestem pewien, co to też oznacza, więc... Daj ci to kompleks Boga, z tego co widzę. Czy dobrze sądzę? Dobra.
Dobra, wybaczcie, nie, może później się doszkolę trochę i będę tłumaczył, ale jednak teraz te dialogi są trochę momentami skomplikowane, więc wolałbym... But should you think twice? Take one of these. They're restorative plumes. A, dobra, już rozumiem. Twoi ludzie na pewno chcieliby się znowu z tobą pojednać. Consider it the last kindness I offer you. Użyj tego, by zapewnić swój powrót do Vados. Utakuj to jako ostatni akt łaski dla ciebie. Aha. Nie jestem pewien, czy spalenie mi żywcem jest łaską. Porównując z tym, co jest przed tobą, potwierdzam ci, że jestem. Zapewniam cię. W sumie nie wiem. Dobra. A i prawym przyciskiem teraz mogę piórka lecznicze aktywować. Fajnie. Tutaj mamy... Aha. Dobra, fajnie. Kolejna kapliczka. Ale wiecie co, nie będę póki co się może jeszcze leczył. Dobra, to było oczywiste. A, myślałem, że to jakiś NPC będzie, a tu znowu przeciwnik. Easy, póki co. Może ten charge jednak jest łatwy. A, dobra. Kiedy blokuję, muszę nacisnąć to i wtedy kopię. Dobra, ale czy to w ogóle będzie mi potrzebne? A, nie mogę się za niego przedostać. Dobra. Nie, nie wiem, czy to dobry pomysł. Dobra, oczywiście już dostałem, więc jest źle. Ale może nie jest aż tak fatalnie, jakby mogło być. Super. Domownicy mnie już znowu wołają. Tak więc unicestwimy ich i robimy krótką przerwę. Tak, krótka przerwa, zaraz wracam. Powróciłem już, oczywiście. Wybity z rytmu, nie pamiętam, co chciałem mówić. Dobra. O! Aha, czy jak jestem w powietrzu, albo jestem tuż po uniku, to mam inne ataki. Ale chyba nie książką. Nie, nie, ja tu zaraz padnę. Ja to czuję po prostu, że ja tu padnę. Chociaż dobra, pióro mnie uratowało. Nie. Ja was zapewniam, że ja po prostu chyba nie umiem w takie gry grać i tyle. O. Jakaś nowa znajdźka? Moczogoda, tak można dodać, smocza jagoda. Usuwa trucizny. Mówi się, że rośnie na... W sumie zgliszczach ognia. Popielnych zgliszczach ognia. Białe kwiaty... Są symbolem oczyszczonych dusz. Właśnie z tego powodu pogrzeby w Vados często mają pełno u siebie, no, białych płatków. Dobra, drugie pióro i miejmy nadzieję, że tym razem nie zginę tak łatwo. Już powiem szczerze, czuję, że ta książka, jakkolwiek dobra by nie była, na pewno strasznie dużo energii żre. Więc trzeba będzie poinwestować dużo w energię, zanim będę mógł się dalej bawić w magię. I zabiłem kopniakami. Dobra, a teraz co tu mamy? Delikatna odwaga? O. Większa witalność o 15. Zniszczony, jeśli zginiesz. Znacznie więcej życia. Jaka fajna aura. Wiecie co, fajne, ale ja się boję, że ja zaraz spadnę. Zresztą w sytuacji śmiercionośnej, czy śmierciogennej to ściągnę. I raczej nie będę łaził z tym po jakichś trudniejszych lokacjach. Jeśli już, to tylko tyle, co będę łaził, kiedy widzę zwykłych przeciwników. Dobra. Co to jest? Nie wiem, o co chodzi. A, żeby odzyskać stracone jakieś te odznaki Feniksa, czy coś takiego, no te piórka, dobra. Tutaj można ulepszać jakiś sposób pióra. Tylko nie wiem, co i jak.
Aha, że mogę... To mi zwiększa obrażenia, czyli mogę... Mogę poświęcać ilość piór, żeby wzmacniać ich efekty, okej. Okay. Ale dobra, póki co może level up. I dodałbym chociaż te dwa punkty w energię. Wiecie, no... Nie wiem, co byłoby najlepszym wyborem, więc... Energia na pewno mi się przyda. Nie będzie to zła decyzja, więc... Co miałem zrobić, to zrobiłem. I miejmy nadzieję, że zaraz nie padnę tutaj. Aha. Jakaś pułapka. Atakuj wrogów, żeby zdobywać energię. Och cię, panie, nie. Aha. I zawsze za atakowanie wrogów dostaję trochę energii. Aha, czyli tutaj czary będę rzucał z tej księgi, poza tym moim podstawowym atakiem. Fajne. Dobra. Czyli już wiemy, gdzie ta energia przynajmniej w ogóle. A tutaj co to za znajdźka? A nie, dobra, nie znajdźka, tylko aktywacja dalszej drogi. Dobra. Teraz coś otworzy, czy jeszcze nie? Bo w sumie nie wiem. Wygląda na to, że jeszcze nie. Dobra. Co mniejsza o to, jakby nie było, i tak jest dobrze. Jakieś buty. Plus 4 do witalności, no super. Nie będę was kombował, super. Czuję się, że tyle bonusów do witalności, co ja mam, to chyba nigdy w żadnej grze nigdy. No nie osiągnęłem tak po prostu na start. Właśnie zobaczymy, jak też te czary będą działały przeciwko nim. Tylko jeszcze jedno. Bo coś tak... No... Przerwało wszystko, serio, tak po prostu. Fajne. Tylko, że trzeba w ten sposób. A. Okej. Okay. Cię udało w sumie. Nie, 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 nie. Nie giń! Nie giń! Ty mój bohaterze, ty. No jak ty miałeś na imię? To mniejsza o to. Teraz najgorsze, trzeba złapać znajdźkę i jednocześnie kliknąć przycisk, żeby ją podnieść na pewno. A, co tu mogę normalnie wejść? Super. A to było. A, znowu ta jagódka cała. Serio, zmarnowałem drugie pióro. Nie będę tym razem się z nim chyba bawił w przebijanie tarcz, po prostu dziękuję bardzo. O nie! Nie wierzę. Wierzę co, że ja te pióra tak po prostu będę tracił wszystkie? Dobra, mniejsza z tym. Jest dojście dalej, więc... Jak na razie muszę przyznać, gra jest przynajmniej w moim odczuciu dosyć... prosta. I nie mówię tego w złym znaczeniu. Tylko na pewno próg wejścia nie jest zawyżony sztucznie. Po prostu czujcie na początku, gra nie sprawia żadnych większych wyzwań. No to też to, że jestem weteranem Soulsów, bądź co bądź już. Aha. Mamy mostek smokowy. Nie, 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 nie. Teraz smoczy mostek. Dobra, nie, 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 nie. Ojej, Juśku, nie. Nie, 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 nie mogę zginąć. Spokojnie. Kryształowa bomba, czyli coś nowego. Zobaczymy, jak one w ogóle działają. Nie, to jest jakieś oko jeszcze. Kultystyczne zaklęcie, które przywołuje trzecie oko. Mhm. Dobra. Nie wiem. Nie wiem do końca, jak to działa. Jakiś kamień
słońca. Dobra. To jest jakiś rozświetlacz chyba, a tu jest bomba taka standardowa. Muszę być ostrożny, chociaż żeby nie było. Ściągamy aurę. Zmniejszamy tym samym swoje maksymalne życie, ale... Gubiłeś pióro Feniksa, kiedy zginęłeś. Czy ja zginęłem jeszcze raz? Jestem nieśmiertelny? Wygląda na to, że za dużo od ciebie oczekiwałem. Spodziewając się, że przeczytasz to, co było napisane drobnym druczkiem. Twoja egzystencja jest w czymś w stylu limbo. Nie jesteś do końca żywy, nie do końca umarły. Śmierć, jaką wy, śmiertelnicy, znacie, jest tylko jednym z obrazów nieskończonej skomplikowaności, czy coś takiego, dobra. Ale nie popełniaj błędów. Jesteś w niezwykłym, czym nienaturalnym stadium i będzie to odciskało na tobie swoje piętno. No, właśnie o tym mówię. Czytam właściwie, nie mówię, o, nie ma obrażeń wypadku. A przynajmniej jeśli są, to na tyle małe, że nie trzeba się nimi przejmować. Dobra. Nie. Serio? Tak, gdzie daleko spadł? Ej, co to za... Co? Mam nadzieję, że nie zabiłem jakiegoś NPC-a. Nie, raczej na NPC-a, co miał za dużo życia. Ale widziałem jakieś coś w stylu... Chyba jaszczurek tytanitu. Tylko, że nie mogłem tego trafić nawet. Dobra, ale mniejsza o to. Muszę spróbować powrócić tam, gdzie byłem i tym razem spokojniej podejść do wszystkiego. W sumie co ja się tak... staram. Aha. Dobra. Czyli, że... Ponownie tu. A nie, to jest jakieś inne miejsce. Zobaczmy, czy to powróciło też. Dobra, nie wiem jak to znajdywać. Na pewno nie będzie to łatwe dla mnie. Ale dobra, zajmiemy się tym kiedy indziej. I patrzę na podgląd oczywiście, nie skupiając się na rozgrywce. Tym samym spadając w przepaść po raz kolejny. Odpoczywam tutaj. Umiejętności. Aha. Znaczy mam tylko coś takiego, nie wiem jak zdobyć pozostałe. Ale to raczej nie powinien być problem. Miejmy nadzieję, że to pióro da się odzyskać bez wydawania tych odłamków, czy jak to się tutaj nazywa. No, nie wierzę. Normalnie nie wierzę w poziom swojej lamy momentalnie. Dobra, jeszcze raz. Ty, mój jełopie jeden. Aha. Jakiś mam na sobie status, który odbiera mi moją energię tą. Na szczęście generacja jej jest na tyle szybka. Halabarda! Pewnie nie dam rady jej podnieść się nawet, ale i tak warto mieć ze sobą. Dobra, zobaczmy jakie to statystyki wymaga. 3-3. 2-2. Niestety się napisy pokrywają. Dobra. Dobra. Jedno pióro muszę skurzyć na wszelki wypadek. Teraz ogień się gasi, podnosimy. Odzyskujemy pióro. I musimy uważać na tego gościa. Oczywiście kula ognia i strzelamy.
Oj, oj, nie, 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 nie. Coś czujesz, że będzie niebezpieczeństwo. W ogóle widzę, że on jest przypełniony jakąś elektrycznością. Właśnie, ile mogę mieć maksymalnie tych kul? Bo widzę, że zacząć od ilości kul. Aha. Czyli trzecia kula niszczy dwie pozostałe. Nope, nope. A, okej. Okay. Nope, nope. Jak zwykle. Ale dobra, zwyciężyłem. A tutaj mamy jakąś inną tarczę. 8 siły. Dobra, nie będę czytał na razie opisów. Kolejny posążek śmierci. Dobra. Dobra, może nie ma co teraz się na tym głowić. Mógłbym do 10 już podnieść to coś, ale... Powiedzmy, że najpierw do 10 podniosę tutaj, to do 5, a to mogę do 7. Niech będzie, robimy w ten sposób. Chociaż nie, no. Muszę witalność też trochę podbijać. To niech będzie do 6 i do 2 witalność, bo jednak nie mogę polegać wiecznie na hełmie. Są w pojemniku tam gdzieś leży. Są w tym case'ie, po prostu sam poszukasz szestra. Dobra. Jakby nie było, jesteśmy w jakimś ciekawym miejscu. O, nowe piórko. No, fajnie. Oczywiście musiałam dostać. Od razu. Dobra, nie wiem, którędy powinienem iść, ale... Dobra, fajnie, można się popuszczać. O Jezu, nie! Nienawidzę tych glutków, już mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem. Naprawdę, potrzebowałem naprawdę broni, która może sobie lepiej z nimi radzić. Bo moja obecna księga nie jest najlepsza. Ale cóż. Okej. Okay. Ten też się nie nada. What happened to them? Co się z nimi stało? An explanation for another time. Seems we have a straggler. Wyjaśnienia są na inny czas. Wygląda na to, że mamy kogoś, no nie wiem jak to im, wędrowca zagubionego czy coś tego typu. Zajmij się nim, Ion. Mam nadzieję, że wierzę, że nie zawiedziesz. W końcu wiesz, jak jesteś. Jesteś przetrwałym, czyż nie? Nie jest za późno. Odejdź skąd przybyłeś. Nie ma ani jednego, do którego mógłbym powrócić. Nie jesteś jedynym, jedyną sierotą wojny. Ale możesz może będziesz ostatnim. Wiem, że robię to, by zakończyć tragedię, takie jak twoja. Jeśli poświęcenie ciebie jest potrzebne dla mojej misji, niech tak będzie. Nie mówcie mi, że mam tu boss fighta. Serio? Wygląda na jakiegoś boss fighta. Nie myślę, że to jest takie proste starcie. Oj. Dobra. Pomyślę, że obawiam się, że to będzie trudniejsza rozgrywka, patrząc na minimalną ilość życia, którą posiadam. Dobra. No, nagle... Ej, to był cios poniżej pasa. Dobra, piórko, piórko, piórko i walczymy. Twoje zamieszanie się, jeśli dobrze rozumiem, będzie miało okropne konsekwencje. I uciekła. Zdobyłem jakiś punkt talentu. Mam ten start, żeby go przydzielić. Dobra. Co to w ogóle robi? Punkty talentu. Aha. A, drzewko umiejętności. Fajne. Potęga czarodzieja. Używanie pióra daje ci 10 energii. Niestety muszę. Dobra, co dalej mamy? 20% więcej obrażeń przez 10 sekund po odzyskaniu utraconego pióra. Szybciej regenerujesz energię, kiedy blokujesz. I...
A, używanie pióra daje kolejne 15. Ciekawe są tutaj rzeczy, nie ukrywam. O. Nie, fajne są rzeczy, ale tym się będziemy zajmować kiedy indziej. Wow, pierwszy boss. I to już pokonano tak po prostu. Tak więc wiecie co, ja to aktywuję. Mam 35 minut, mam nadzieję, że oczywiście mi się nie zepsuł mikrofon, bądź co bądź. I jeśli oczywiście się nie zepsuł, to super. No i ja wam dziękuję, to by było na tyle, mam już właśnie, jak mówiłem, 30 parę minut. Następny odcinek jutro, bo gra póki co fajna. No i na obecny moment mówię, tyle, trzymajcie się. Hej.